Nadal niewiele wiemy o Księżycu, jednak dzięki postępom technologicznym otrzymujemy coraz więcej faktów na jego temat. Czy istnieją tam jakieś formy życia? Tego dowiemy się w dzisiejszym materiale. Mało znanym faktem na temat Księżyca jest to, że z Ziemi widzimy tylko jedną jego stronę. Początkowo nie zawsze była widoczna jedna twarz, jednak przyciąganie grawitacyjne Ziemi wywierało na niego siły, tworząc na powierzchni wybrzuszenia. Gdy Księżyc się obracał, próbowały one ustawić się w jednej linii z Ziemią, ale ze względu na początkowy obrót planety zawsze były nieco z tyłu. Rezultatem jest to, że bliższa strona zawsze zwrócona jest w kierunku Ziemi, podczas gdy druga, zwykle nazywana ciemną stroną, pozostaje ukryta. Te same siły, które spowodowały, że Księżyc stał się pływowo związany z Ziemią, powodują również, że powoli oddala się on od nas. Każdego roku Księżyc odsuwa się około 3,8 cm od Ziemi. Przez miliony lat może spowodować to znaczące zmiany. Pierwszą osobą, która zobaczyła ciemną stronę Księżyca, był Michael Collins, pilot modułu dowodzenia Apollo 11. Był jednym z trzech członków załogi wraz z Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem, którzy lądując na Księżycu zapisali się w historii. Jednak w 1969 roku Collins nie dołączył do swoich kolegów na powierzchni Księżyca. Zamiast tego pozostał na orbicie, pilotując moduł dowodzenia Columbia. Michael odegrał istotną rolę w misji, ponieważ był odpowiedzialny za utrzymanie kontaktu z Ziemią. Wykonywał również eksperymenty naukowe, takie jak fotografowanie i pomiary księżycowego terenu. Jednak jego najbardziej niezwykłym osiągnięciem było zostanie pierwszym człowiekiem, który zobaczył ciemną stronę Księżyca na własne oczy. Gdy Columbia krążyła wokół satelity, Collins doświadczył okresów ciszy radiowej, gdzie był samotny i odizolowany od załogi. Podczas tego miał wyjątkową okazję zostać świadkiem czegoś, czego nikt inny nie widział. Drugą stronę Księżyca opisał jako surowe i samotne miejsce. Widział kilka mniejszych kraterów, góry, doliny, równiny i księżycowe wyżyny, które nie zostały wcześniej eksplorowane. Dostrzegał także gwiazdy, które były jaśniejsze i liczniejsze niż widziane z Ziemi, ponieważ nie było atmosfery ani światła słonecznego, które mogłoby je przesłaniać. Zobaczył basen Aitken na biegunie południowym, który jest najgłębszym i największym kraterem uderzeniowym na Księżycu. Badacz był zachwycony pięknem i tajemnicą ciemnej strony Księżyca. Collins okrążył Księżyc 30 razy podczas swojego samotnego lotu, spędzając około 48 minut na każdej orbicie. Zrobił setki zdjęć i zapisał swoje obserwacje i wrażenia na magnetofonowej taśmie. Wykonywał on również szkice i notatki na mapach i wykresach. Później podzielił się swoimi odkryciami z naukowcami i opinią publiczną, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy na temat Księżyca. Jednak nie wszystkie szczegóły zostały udostępnione. Jednym z najbardziej intrygujących i kontrowersyjnych twierdzeń na temat lądowania na Księżycu jest to, że Neil Armstrong i jego załoga nie byli sami na powierzchni Księżyca. Według niektórych źródeł byli obserwowani przez niezidentyfikowane obiekty latające lub UFO, które unosiły się nad nimi. Uważa się, że Armstrong zgłosił te obserwacje do NASA przez radio, ale transmisja została ocenzurowana lub zniekształcona przez agencję. Jednym ze źródeł jest Otto Binder. Twierdził, że miał dostęp do tajnej taśmy, która nagrywała rozmowę między Armstrongiem a kontrolą misji podczas lądowania na Księżycu. Powiedział, że słyszał, jak astronauta mówił, że są inne statki kosmiczne ustawione po drugiej stronie krawędzi krateru. Innym źródłem jest Maurice Chatelain, były inżynier komunikacji NASA.
Twierdzi, że był odpowiedzialny za zaprojektowanie i przetestowanie systemu przetwarzania danych Apollo. Powiedział, że był świadkiem transmisji radiowej Armstronga i potwierdził, że widział on UFO na ekranie radaru. Zarówno Binder, jak i Shetland stwierdzili, że mają dowody na poparcie swoich zarzutów, ale zostały one zniszczone lub skonfiskowane przez NASA i rząd USA. Sugerowali również, że byli zastraszani przez władze, gdyby mieli ujawnić prawdę. Zdecydowali się zabrać głos, ponieważ wierzyli, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć o istnieniu życia pozaziemskiego. Jednakże ich twierdzenia spotkały się ze sceptycyzmem i krytyką ze strony wielu ekspertów, po czym zostali oskarżeni o fabrykowanie materiałów lub błędną interpretację dowodów motywowaną sławą lub pieniędzmi. Zdanie mężczyzn zostało również zakwestionowane przez uczestników lądowania na Księżycu, którzy zaprzeczyli, że widzieli lub słyszeli cokolwiek niezwykłego lub anomalnego. Jednak ci dwaj mężczyźni nie są jedynymi źródłami twierdzeń o istotach pozaziemskich zamieszkujących ciemną stronę Księżyca. Jedna z intrygujących narracji pochodzi od Donny Herr, byłej pracownicy NASA. Była wtajemniczona w wysiłki agencji, aby wymazać i modyfikować zdjęcia księżycowe, w szczególności w celu usunięcia struktur, które mogą przypominać budynki lub maszyny. Jej pozycja umożliwiała dostęp do zdjęć i obrazów, które NASA analizowała i udostępniała publicznie. Sensacyjnym aspektem jej historii była wzmianka o zdjęciach księżycowych. Herr twierdziła, że istnieją obrazy księżyca, które przypominają struktury, przypominające zarówno budynki, jak i maszyny. W żadnym wypadku nie były to naturalne formacje, ale potencjalne dowody na istnienie pozaziemskich konstrukcji. Według niej, podobnie jak UFO, struktury te były systematycznie usuwane ze zdjęć przed publicznym rozpowszechnieniem. Jeśli to prawda, rewelacje dotyczące zdjęć mogą oznaczać, że NASA była lub jest świadoma życia istot pozaziemskich i aktywnie je ukrywa. Niewątpliwie wzburzyłoby to zarówno naukowców, jak i społeczeństwo, jednak sceptycy twierdzeń dotyczących zdjęć proponują alternatywne wyjaśnienia. Jednym z bardziej rozpowszechnionych kontrargumentów jest to, że struktury na powierzchni Księżyca mogą być formacjami geologicznymi, cieniami lub anomaliami fotograficznymi. W końcu Księżyc ma dynamiczny krajobraz z kraterami, wzgórzami i dolinami tworzącymi wszelkiego rodzaju cienie i wzory, które mogą płatać figle naszej percepcji. Warto również zauważyć, że retusz zdjęć w erze przedcyfrowej był powszechną praktyką w celu poprawy przejrzystości, usuwania kurzu lub korygowania niedoskonałości. Jednak intryga na tym się nie kończy. Projekt ujawnienia prawdy zainicjowany przez doktora Stephena Greera miał na celu zebranie zeznań osób posiadających rzekomą wiedzę o UFO, życiu pozaziemskim i rządowym tuszowaniu. Zeznania Herr były tylko jednymi z ponad setki, ale jej bezpośredni związek z NASA z pewnością sprawił, że jej twierdzenia były jednymi z najbardziej wiarygodnych. Chociaż rewelacje Donny nie zostały jednoznacznie zweryfikowane, wierzący w jej twierdzenia uważają, że mogą stanowić one wskazówkę dla sceptyków. Sama myśl o tym, że na Księżycu mogą żyć istoty pozaziemskie, wywołuje ciarki na plecach. W końcu kosmos jest ostateczną granicą, a jego tajemnice są nieskończone. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli podobał Wam się taki odcinek, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!